Na posiedzeniu Komisji Sejmowej minister zdrowia przedstawi informację o skali i skutkach wypowiedzenia przez lekarzy klauzuli opt-out. Jej podpisanie jest przez lekarza dobrowolne i oznacza zgodę na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Resort zdrowia poinformował, że dotychczas klauzulę opt-out wypowiedziało około 3,5 tysiąca lekarzy. Z kolei według szacunków porozumienia rezydentów wypowiedzenia takie złożyło około 5 tysięcy medyków. Protestujący od października lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB od 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Polskie sądy znów pracują wolniej. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, o których pisze Rzeczpospolita, czas oczekiwania na wyrok w 2017 roku wydłużył się. Na wyrok sądu pierwszej instancji w ubiegłym roku czekało się blisko 6 miesięcy. Dla porównania w 2016 roku załatwienie sprawy zajmowało średnio mniej niż 5 miesięcy. Pogorszyła się większość wskaźników obrazujących pracę sądów. Według znacznej grupy sędziów spowolnienie pracy w sądach jest efektem ostatnich zawirowań kadrowych i zbyt często zmieniających się przepisów. Co najmniej 48 osób zginęło w wypadku autobusu, który w pobliżu miejscowości Pasamayo w Peru spadł z 80-metrowego klifu. Do zdarzenia doszło na tak zwanym diabelskim zakręcie, na jednej z najniebezpieczniejszych dróg w kraju. Według władz Peru autobus zderzył się z ciężarówką i zjechał z klifu, zatrzymując się na wąskim, kamienistym obrzeżu Pacyfiku. Z autobusu udało się wyciągnąć kilka żywych osób. Zostały one przetransportowane do szpitali. W autobusie podróżowało 57 osób. Drogi w Peru należą do bardzo niebezpiecznych. W 2016 roku w wypadkach w tym kraju zginęło ponad 2600 osób. Kim Jong-un wydał polecenie otwarcia granicy w Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej na linii demarkacyjnej między obiema Koreami. Granica będzie otwarta od godziny 6.30. Miejscowość Panmunjom jest miejscem spotkań delegacji obu krajów. Rozmowy mają pomóc w ustaleniu formatu dialogu dotyczącego udziału delegacji północno-koreańskiej w zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w lutym w Pjongczangu w Korei Południowej. W swym noworocznym przesłaniu Kim Jong-un zadeklarował, że jest otwarty na dialog z Koreą Południową. Jednocześnie zadeklarował chęć wysłania delegacji na igrzyska w Pjongczangu. Spotkało się to z życzliwą reakcją Seulu.